Dzisiaj mam tutaj takie wężyki, węże, przewody od Dynamic Drive, od przedniego stabilizatora, to są te dwa. Tam trzeci jest jeden zapasowy, który poszedł na dawce, a to z tego względu, że musiałem dorobić sobie takie węże. Jeden przedni wąż strzelił mi podczas szybkiej, ostrej jazdy dynamicznej. Poszło ciśnienie i tutaj na tym oplocie zrobiła się dziura. Pompa Dynamic wypompowała cały płyn. Dobrze, że udało mi się szybko auto zgasić, tak żeby tej pompy nie uszkodzić. No i szukałem takich węży. I cały szkopuł jest w tym, żeby kupić takie węże do aktywnych drążków stabilizatora, do Dynamic Drive. No są one bardzo drogie, no bo jeden, jak patrzyłem sobie, to w serwisie można je dostać, kosztuje około, no zależy który też, tak? Ale od 600 zł do nawet 900 zł nowe. Jeśli chodzi o używane, to ciężko znaleźć ogólnie w dobrym stanie, no bo te węże od BMW, czy to będzie E65, czy to będzie E38, to są auta, które mają już swoje lata, mają 15 lat i więcej, 20 lat, więc te węże, one ogólnie już są zmęczone. Są naloty rdzy, są zaśniedziałe, ta końcówka nawet też jest zapieczona, że nie idzie jej zdjąć. No i tak jak tutaj, no strzeliło to w tym oplocie z jakichś względów. No z jakichś względów? No dlatego, że jest stary wąż. Auto jest z roku 2005, więc już swoje lata ma. I tak się właśnie dzieje. I powiem Wam, że alternatywa, jaką sobie ja zrobiłem, to dorobiłem sobie węże takie hydrauliczne. Tylko trzeba było troszkę zakombinować. Musiałem dospawać tutaj tą oryginalną końcówkę z tamtego węża, dlatego tak jak widzicie są poodcinane te końcówki, dospawana i dopiero zakuta do węża zakuwarką. Taką zakuwarkę trzeba mieć, ona kosztuje dość spore pieniądze, więc to jest taka alternatywa, z którą chciałem się z Wami podzielić. Ja sobie te węże też zrobiłem ciutkę dłuższe aniżeli oryginalne i puszczę sobie je tak jak idą w oryginalnych miejscach, ułożę tak jak ma być, żeby to było fajnie i estetycznie. Jeśli macie problem ze swoimi wężami w swoich BMW, starych BMW E38, E65, jestem w stanie Wam pomóc, jestem w stanie takie węże dorobić, tak jak tutaj potrzebuję tylko te końcówki, te metalowe oraz te nakrętki, żeby były w dobrym stanie. Mogę Wam w tym pomóc. O szczegóły pytajcie w komentarzu. Ja w tej chwili biorę się za montaż oczywiście tego. Może coś też nagram z tego montażu. Do Dynamic Drive stosujemy odpowiedni płyn i albo będzie to Pentosil CHF11S, albo Stabiego też CHF11S. Musi być to olej syntetyczny, niemineralny CHF11S, ponieważ uszkodzicie sobie pompę. Tutaj jest informacja CHF11S. Także taki płyn. No i odpowiednia procedura odpowietrzenia tego to już po montażu tych węży, po zalaniu, po odpaleniu za pomocą isty. Może Wam to nagram, może Wam to pokażę. Ważne, jeszcze te spawy będą poczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie, żeby to nie rdzewiało. Tu końcówki pomalowane na czarno. Tulejka w smarze, żeby nie zapiekła się na przyszłość. Ktoś tam będzie kiedyś demontował. Tak to sobie tutaj puściłem. Tu dałem wzmocnienie, żeby się nie przetarło. I dalej tak tutaj sobie puściłem te węże w miejsce oryginalne. Uruchamianie tych przechyłów, ale najpierw ISTA prosiła nas tutaj o zaprogramowanie parametru punktu zerowego i tak też zrobiliśmy.
No i teraz uruchomimy silnik i doprowadzimy pojazd do temperatury roboczej. Wtedy dopiero rozpocznie się procedura przechyłów samochodu. Tak to tutaj finalnie wygląda. Węże są suche. Jeden, drugi. No i puściłem je sobie tam, w oryginalne miejsce, w podłużnicę, w oryginalnym mocowaniu. No także tak to wygląda. Podsumowując, jak na razie węże zdały egzamin, także ja mam robotę zakończoną. Dziękuję za uwagę.